ładnie, że wieje, to tak jakby kiedyś wróbla wpuścił między pierze. Popatrz jak leci. To dobrze jak leci. Nie piórka lubił. Te ruczki mu trochę szybciej chodzą, a nie tak tylko będzie zapatrzyć. W moim ogródeczku bielęło się płótno, bielęło się płótno. Nie wie moja mama, bez kogo my smutno. Nie wie moja mama, bez kogo my smutno. Bo nie jeden dzięć to nie chciał wziąć ze starą pierzyną, tylko mówi, że to musiała być nowa pierzyna. No to pachnące. Ta matka tych pierzy tam nadarła, już składała, jak ten kawaler już przychodził, to już ta matka te pierze składała. A później to zaprosiła tych gości, takie były cebroty dawni do prania chust. Sąsiadki pozaprosała, nie gości, gości do jedzenia. No sąsiadki. Zaprosiła tych sąsiadków, no i te cebrotę naładowała tych pierzy, żeby to szybciej, że tam 2-3 wieczory i już pierzy na gotowo, bo tam się schodziło po 15, po 10, no i te pierze darły. A bo później jak już zdarły te pierze, to ten teścio, to teraz nie, to ich wódkę postawił okryzne po kielichu takie. Po kielisku każdy dół, bo zadowolone te babki leciały tak na tego. A jak chłopaki jeszcze stwierdziły, że ta pani młodo będzie niezadowolona, no, chciały dla siebie, nie? To nałapały gołębi, nałapały wróble. No i jak te na... Puścieły w te pierze. Darły tych pierzy, to tak, puścieły w te pierze. Te pierze rozfrunęły. No bo ino takie przed tym my piekli. Właśnie, i proszę, takie przychodziło na weselu. A taki mały nie? Chciałem takie były najlepsze, nie? A może jeszcze jeden, bo jak taki pysznie, to jeszcze jeden. No z przyjemnością pewnie wezmę. Tak jak babcia robiła. No właśnie. Pod tym jaworem, pod tym zielonym stoi kunik bułany. Nie umiesz. Poszło? Pieniądze tracę, noce marnuję. Pieniądze tracę, noce marnuję. A tobie dziewce nie podaruję. No i co? Fajnie się rwie te pierza? Tak. A robiłaś to kiedykolwiek? Nie. Ale tata robił. O, proszę jak bardzo. Jak był mały, babcia jak darła, tośmy dali w domu. To każdy dostał po gorzce i znaczy do chałupy się nie wzięli. Jak już takim językiem, jak tośmy mówili. Bardzo piękny. Jak? Niech pan spróbuje, czy pan nie zapomniał. Nie, patrzyłem, brałem kilka na tym i nie szło jakoś na tym. W domu nas nie puściły kiedyś, tak jak było. To jeszcze powiem mały, to pamiętam, jak przychodziły do domu na to, jak to się mówi, na bałkę. Tak. Siadaj, pomagaj. I kiedyś tak się, bo to co robiło, nie to co teraz, że się kupuje gotowe. Tylko kiedyś samemu sobie panie robiły. No obrywasz, bo nie może być tego środka, bo jest twarde, tylko to mięciutkie. Trzeba obrywać. A tą szypułkę wyrzucamy? Tak. Bo jakby była szypułka, to by musi to wypuła. Tak. Dokładnie. Tylko szybciej, kochanie, bo do zimy poduszki nie zrobisz. Ciach. Trzymaj. Zobacz. Tak to było. No jak się oberwie, to będzie od początku. Nie takie łatwe, trzeba go oskubać. I tu wrzucić. I z drugiej strony trzeba go oskubać. Kiedyś nie były tak szczelne domki. Było w nich zimno, czasami zimo tam się chłodno robiło, to robiło się. Widzisz, zobacz, pani już trzecie piórka. One nie wiedzą, że to takie jest fajne. Proszę dziewczynki. Brać sobie. A wiesz, do czego to piórka później się stosuje, Tosia? To poduszki. O takie poduszki się robi jak tam też. Tak, kołdry, pierzyny. Pierzyny. Janku, nie zdradzisz ty mnie,
O Janku, Janku, nie stracisz ty mnie, mą koleżankę odprowadzi mnie. Mą koleżankę odprowadzi mnie. Ja koleżankę wielkim opojem. Chodź, ja myślę, zapraszam. Idzie. Ale nie wolno sobie. Gdzie to takie zajęcie? Tu zobaczysz. W ciągu tygodnia to się będzie podwieźli. Na zimę dzieciaki by miały jak znaleźć. Tak, darby pierza. Darcie pierza, szydełkowanie. To żmudna praca, prawda? Żmudna, ale taka uspokajająca.